Podczas codziennej pracy wiele razy powtarzamy te same czynności. Często większość z nich nie zajmuje nam więcej niż kilka sekund. Jednak wielokrotnie przekonałem się o tym, jak wiele czasu możemy zaoszczędzić, zwracając uwagę na małe rzeczy. W tej serii moim celem jest pokazanie Ci możliwości programu Webstorm, które umożliwią Ci pracę bez konieczności używania myszki. Osiągnięcie takiego poziomu będzie jednoznacznym sygnałem, świadczącym o tym, że opanowałeś najważniejsze funkcje edytora a twoja efektywność stoi na bardzo wysokim poziomie. Przykładem małej rzeczy może być otworzenie pliku poprzez wybranie go z listy plików projektu. Zajmie nam to mniej więcej 5, może 10 sekund. W ciągu dnia robimy to setki razy. Za każdym razem musimy oderwać dłoń od klawiatury, chwycić mysz, odnaleźć pożądany plik, a następnie go otworzyć. Tak prostą czynność możemy łatwo zoptymalizować poprzez skorzystanie ze skrótu nawigacji do pliku. Większość edytorów takich jak Sublime Text, Atom czy WebStorm Pozwalają nam w ten sposób ograniczyć czas otwierania plików nawet do jednej sekundy. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją efektywność poprzez wykorzystanie kilku przydatnych funkcji i skrótów klawiszowych w programie WebStorm. W ustawieniach programu znajduje się specjalna zakładka KeyMaps, umożliwiająca bindowanie klawiszy. W praktyce WebStorm umożliwia Ci przypisanie skrótu klawiszowego praktycznie do każdej jego funkcji. Nawet już po uruchomieniu Webstorm wita nas krótką listą skrótów klawiszowych, które ułatwią nam nawigowanie po projekcie. Zacznijmy od otwierania dowolnego pliku. Skrótem klawiszowym Shift Command O otwieram nawigator. Teraz wpisując nazwę pliku możemy natychmiast do niego przejść. Warto też pamiętać o tym, że skrót Command W zamyka aktywny plik. No dobrze, ale są sytuacje, gdzie nawigacja po strukturze projektu jest niezbędna. W końcu nie zawsze pamiętamy nazwę pliku. W tej sytuacji zachęcam Cię do wykorzystania funkcji Navigation Bar. Navigation Bar w sposób minimalistyczny wyświetla strukturę projektu i umożliwia nam nawigowanie za pomocą strzałek. Alternatywnie możesz skorzystać z panelu bocznego, który możesz aktywować skrótem Command 1. Tutaj podobnie jak w przypadku Navigation Bar mogę przechodzić między folderami z wykorzystaniem strzałek. Warto zapamiętać też, że WebStorm daje możliwość filtrowania praktycznie każdej listy. Wystarczy, że upewnię się, że jest ona aktywna i rozpocznę wpisywanie tekstu. Nawigowanie w ten sposób po projekcie to absolutne minimum i jednocześnie najprostszy sposób przyspieszenia pracy. To jednak dopiero początek. W kolejnym odcinku pokażę Ci, jak szybko tworzyć, usuwać, modyfikować i przenosić pliki.